Cześć, to Ogrodnik dla Zabawy. Dzisiaj chciałem wrócić do roślin, które przesadzałem jakiś czas temu i chciałem pokazać Wam, jak rosną, czy nie rosną. Więc zaczynamy. Syngonia, to są te z robakami. To jest Syngonium Three Leaf Wonder. Napiszę, bo nie wiem, czy to dobrze mówię. W każdym razie film o nich to był ten z robakami właśnie. Pojawi się tu. I jeden był przesadzony do ziemi, to ten, a drugi do hydroponiki, to ten. Rosną bardzo dobrze, chociaż ich pokrój mi się średnio podoba. Tutaj dałem palik w ziemi, było to proste i jakoś ta roślina z jednej strony przynajmniej mi się nie położyła, ale zobaczcie, no wygląda średnio, muszę to jakoś pospinać tak, żeby była ładniejsza. Ale co Wam chciałem pokazać, roślina rośnie pięknie. Młode liście wypuszcza, ale jest mały problem z nią. Wszystkie stare liście, no na przykład ten, mają plamy. Takie plamy jak plamy grzybowe. Nie ma tu żadnych szkodników, bo już to posprawdzałem. Po prostu stare liście w ten sposób i w hydroponice się zachowują i w ziemi. Będę jeszcze obserwował. Żeby być uczciwym, no to Wam to pokazuję, że coś takiego jest. Nie obciąłem tych liści celowo, żebyście widzieli też, że takie plamy są. No tutaj też, o, ten liść jest jeden z najbrzydszych. Tutaj widać duża plama. No i w starych liściach właśnie tak jest. W hydroponice również puszcza świeże liście, bardzo ładne. Rosną, jeden i drugi, nie ma z nimi najmniejszego problemu. Także można spokojnie to syngonium i do hydroponiki, i do ziemi. Tak jak mówię, jak się pospina, to całkiem ładnie to wygląda. No, tylko trzeba troszkę to poukładać. Ja pewnie będę je ciął, więc tak mi nie zależy bardzo, żeby je teraz formować, bo i tak je potnę. Chociaż jakbym je uformował, to byłoby łatwiej sadzonki proste mieć. Dobrze, ja zdejmę je. Aha, jeśli chodzi o hydroponikę, korzenie są już na wierzchu. No w ziemi no nie zobaczę tutaj, bo zresztą, bo tutaj jest jeszcze chyba keramzyt był dany. No nie, tutaj na razie nic nie wychodzi. W każdym razie mają się dobrze. Zdejmę je na dół, żeby pokazać Wam kolejną roślinę. Też syngonium. Też przesadzałem je z Wami. Link będzie tu, do tego filmu. To jest to syngonium z Obi i tutaj ono miało tak bardzo uszkodzone korzenie, bo nie pamiętam, czy siateczka była, czy koszyczek. W każdym razie wygląda tak. Rośnie pięknie. Nowy pęd. Jest pozbawiony liścia. Nie wiem, czy to, jak to pokazać. W każdym razie ten liść, nie to, że coś się z nim stało. Nie usech, nie zmarniał. Po prostu mechanicznie został oderwany przez małego brzdąca, który brutalnie potraktował nowy pęd tej rośliny. Ten rośnie w ceramisie. Rośnie fajnie, nie ma tutaj jakichś problemów. Puszcza nowe liście. Też spokojnie mogę powiedzieć, że udało się to. A teraz jeszcze chcę pokazać Wam jedną rzecz. Znaczy rzecz, roślinę oczywiście. Roślinę, którą wziąłem z mieszkania, w którym zacząłem opiekować się kwiatami i wziąłem ją do wyrzucenia. To jest zamiokulkas. Bez korzeni, same bulwy, wszystko było zgniłe. No ta roślina tak naprawdę jest do wyrzucenia, ona na turgoru zero. Ale spróbujemy, może się coś uda z tego. Wsadzę go do takiej doniczki. Żartuję, on w tej doniczce był. Naprawdę, dwa takie pędy były wsadzone do tej doniczki. W tej doniczce była ziemia bez żadnego perlitu, ziemia uniwersalna. I tak naprawdę nawet nie chciałem robić filmu o tym, tylko jak wyjąłem tą roślinę, żeby zobaczyć, co się tam dzieje, postanowiłem, że pokażę Wam, co się dzieje z zamiokulkasem, który jest w za dużej doniczce i w ziemi zwykłej, uniwersalnej. Po prostu gnije, jeśli się go przeleje, to gnije, a w takiej doniczce przelać tak małą sadzonkę, bo domyślam się, że to po prostu ktoś podzielił roślinę
i wsadził do doniczki, być może, którą miał. Zamiokulka nie znosi takich doniczek. On musi mieć ciasno w korzeniach, wtedy rosną liście. Jak jest luźno w korzeniach, to rosną korzenie, ale tak jak widać, tutaj nie. Ja go wsadzę do takiej małej doniczki. Problem z tym jest taki, że będzie mi przeważał, ale to coś wymyślę. Chcę po prostu spróbować go odratować, a próbuję go odratować dlatego, że bulwy są twarde. Więc liczę na to, że nie są podgniłe, znaczy no nie są podgniłe. Liczę na to, że być może coś się uda. Tu ktoś już próbował go chyba ratować, bo są poobcinane pędy. Więc pewnie to była sytuacja nie teraz się wydarzyła, tylko już długo trwała i no spróbujemy to jakoś ogarnąć. Doniczka nieduża, dlatego że, tak jak mówiłem, zamiokulkas nie lubi dużych doniczek. To powinienem wcześniej położyć, byłoby czyściej. Dobrze. Na dno tej doniczki dam keramzyt, bo te rośliny w ogóle rosną w takim środowisku bardzo ubogim w wodę też, ale kamienistym, raczej w takich nie rosną w ziemi, tylko raczej w skałach, więc dam keramzyt na dno, nie będzie mi się też ziemia wysypywała. A jeszcze odnośnie tego syngonium jednego, który jest w keramzycie, on nie jest w keramzycie ogrodowym czy ogrodniczym, tylko jest w keramzycie budowlanym. Ten keramzyt budowlany to jest ten właśnie. Różni się ceną, to jest fakt, ale on nie pływa. Jak wrzucimy do wody, to idzie na dno. Wygląda identycznie, ale nie pływa. Więc tak, na dno dałem tyle keramzytu. I tutaj mam przygotowany już bigos. Ja w takim wiaderku mam bigos, zawsze ze mną jeździ. I uczciwie powiem, że nie liczę na to, że ta roślina się, może ta sadzonka, ten pęd da radę, bo on jest w miarę fajny, ale tutaj liście są już mocno podwiednięte, pozawijane, więc nie sądzę, żeby to się udało, ale żeby mieć pewność, to trzeba spróbować. A wiele mnie to nie kosztuje. Aha, roślinę wyjąłem z doniczki wczoraj i no tak naprawdę całą ziemię wyrzuciłem oczywiście, a roślina od wczoraj schła po prostu, leżała na tej tacy i schły jej bulwy, bo były naprawdę mokre. Ziemia, którą stosuję, jest z perlitem i z korą jakąś tam. W każdym razie no taka mieszanka. W sumie cokolwiek nie dacie, to będzie dobrze, aby nie było samej ziemi uniwersalnej. Oczywiście teraz wiele osób się ze mną nie zgodzi, że to nie tak, no bo to każda roślina wymaga innego podłoża, oczywiście. Ale no troszkę jest to też naciągane takie, bo te rośliny i tak będą rosły w innej ziemi. Bardziej kwasowość tej ziemi, to ma rzeczywiście znaczenie, czy jest kwaśna, czy nie. Ale nie, znaczy zaplątałem się. Ziemia powinna być odpowiednia do odpowiednich kwiatów, ale tak naprawdę jeśli zrobicie ziemię z perlitem, to będzie dobra do każdej rośliny. Dobrze, to już koniec. Nic więcej tutaj nie planuję przy nim robić. Jedyne co jeszcze później zrobię, to będę starał się go wyprostować, ponieważ on jest tak złożony i tutaj te łodygi naprawdę są tak przekrzywione, więc będę starał się jakoś je prostować do góry. Zobaczymy, jakimiś patyczkami, które pewnie nie będę... No zobaczymy, nie wiem jeszcze. Zrobię zdjęcia i na pewno wrócę do tej rośliny, tak samo jak do wszystkich roślin. Będę się starał, żebyście wiedzieli, czy to, co robię, ma sens, czy warto powtarzać to, czy raczej nie. Dlatego pokazuję też wszystkie minusy też, na przykład te syngonia, te stare liście celowo nie ucinałem, żeby było wiadomo, jak to u mnie wygląda. Na dzisiaj to wszystko. Dziękuję Wam bardzo, że byliście. Jeżeli mogę prosić o łapkę w górę, o subskrypcję i dzwoneczek, będę wdzięczny. Wszystkiego dobrego. Cześć, pa.